Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Już w najdawniejszych latach ludzie tworzyli muzykę, angażowali się w jej słuchanie i przeżywanie w trakcie różnych spotkań i różnych wydarzeń społecznych. Współcześnie niemal non-stop jesteśmy otoczeni muzyką w miejscu pracy, w autobusie czy tramwaju, w trakcie robienia zakupów. Muzykę mamy ze sobą niemal wszędzie. Zatem czy, jak i dlaczego muzyka wpływa na każdego z nas? Odpowiemy sobie na kilka pytań, a zaczniemy od najprostszego. Samo słuchanie muzyki postrzegamy jako bierną czynność, czyli gdzieś w tle leci sobie piosenka, a my zajmujemy się czymś innym, na przykład pracujemy, sprzątamy, albo siedzimy czy leżymy i nic szczególnego nie robimy. Tymczasem w naszej głowie mogą zachodzić różne procesy. Mogą generować się różne uczucia, na przykład podczas smutnej piosenki wzruszamy się. Mogą wydobywać się różne wspomnienia, gdy na przykład jakaś melodia przypomina nam o jakimś zdarzeniu. Może zmienić się nasze zachowanie, gdy dynamiczna, energetyzująca, agresywna nuta wzmaga w nas chęć walki. Może też zostać pobudzona nasza wyobraźnia. Na przykład podczas wakacyjnej piosenki widzimy, jak leżymy na plaży i sączymy drinka z parasolką. A więc tak, muzyka wpływa na człowieka. Zobacz na te przykłady. Choć wydaje nam się, że słuchanie muzyki to bierna czynność, to w naszym mózgu wiele wtedy się dzieje. Na pewno doświadczyłeś któregoś z tych procesów. Muzyki słuchamy w różnych sytuacjach i jedną z nich jest nauka. Uczenie się czegoś na pamięć, pisanie wypracowania albo rozwiązywanie zadań matematycznych. Oczywiście najbardziej aktywna jest tutaj młodzież. Gdy więc zapamiętujemy jakiś tekst, to wlewamy do głowy pewną porcję informacji. Gdy do tego dokładamy kolejne informacje w postaci słów i przekazu piosenki, jej rytmu, tonacji i użytych dźwięków, to możemy stworzyć w głowie informacyjny bałagan. Po prostu jedne informacje nakładają się na drugie. Najczęściej o tym procesie uczeń nie zdaje sobie sprawy. Ponadto piosenki odległe kulturowo mogą przeciągać Twoje myśli w dalekie i niekontrolowane miejsca. Każdy utwór budzi jakieś skojarzenia. Przykładowo słyszysz jakąś letnią hawajską nutę, to Twoje myśli mogą biec w kierunku plażowania. Słyszysz muzykę z jakiegoś filmu, więc Twoje myśli mogą biec w jego kierunku. Skoro myśli uciekają w inne miejsce, to mniej zasobów pamięciowych pozostaje na Twoje główne zadanie, czyli naukę. Czy więc muzyka pomaga w trakcie nauki? No przykro mi, ale raczej przeszkadza. To pytanie najbardziej nurtuje szefów i menedżerów wielkich sklepów. Badacze odkryli, że zmieniające się środowisko, czyli nasze otoczenie, znacząco wpływa na poczucie upływu czasu. A muzyka jest przecież częścią naszego otoczenia, jeśli oczywiście gra w tle. Z jednej strony sprzedawcom zależy, abyś jak najdłużej przechadzał się w alejkach sklepowych, bo wtedy automatycznie wzrasta szansa, że kupisz więcej, a z drugiej, aby czas w oczekiwaniu w kolejce do kasy nie wydłużał ci się, bo wpływa to na twoją ogólną satysfakcję z zakupów. Przeprowadzono zatem badania. Ludzie słuchający muzyki w trakcie bezczynnego czekania deklarowali, że spędzali w danym miejscu mniej czasu niż osoby przebywające w ciszy. A więc ci, co słuchali muzyki, mieli wrażenie, że czas płynie szybciej. Prawdopodobnie wyjaśnienie jest banalne. Muzyka odciąga naszą uwagę, przez co nie monitorujemy upływu czasu i wydaje nam się, że znajdowaliśmy się w danym miejscu trochę krócej. A kogo w ogóle obchodzi takie coś? Na pewno osoby, które zarządzają takimi obiektami jak restauracje, sklepy, banki czy inne lokale i każdego z nas, jeśli na przykład długo czekamy w kolejce do lekarza. Drodzy widzowie, niestety w książce, którą tutaj omawiam, nie znalazłem informacji na temat tego, czy i jak muzyka wpływa na nasz charakter i na to, kim faktycznie jesteśmy. A bardzo na to liczyłem. Niestety nie odpowiem ci na pytanie, kim jesteś, jeśli słuchasz na przykład muzyki klasycznej, czy heavy metalu, czy hip-hopu, czy czegoś innego. Jeśli kogoś interesują te muzyczne tematy, to link do książki znajduje się w opisie pod tym filmem.